Holy shit! Formula One returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if of course the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk about Joker. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Bottas, Carlos Sainz, and Gasly, Vettel, Ricardo, Norris, and Daniil Kvyat, Albon, Ocon, Sergio Perez, and Latifi, Grosjean, Joker, Kevin Magnussen, and Kimi Raikkonen, Giovinazzi, and George Russell ends our grid lineup. It's almost time. Siemandero, Ludziska, witam was w ostatnim materiale, ostatniej premierze F1 2020. Dwa wyścigi, Interlagos, Brazylia i Abu Dhabi. Niestety, powiem szczerze, że tutaj mamy średnie szanse na cokolwiek. Chyba, nie wiem. Czas pokażę, jak przejedziemy ten wyścig. Ponieważ wymieniałem komponenty. Wymieniałem komponenty w bolidzie na te ostatnie dwa wyścigi, ale troszeczkę to tak źle wycyrklowałem i poświęciłem, że tak powiem, Interlagos, Brazylię na rzecz tego wszystkiego, a trochę szkoda, bo tutaj była szansa na jakieś konkretne punkty, konkretne miejsce. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Na razie to tak dość niemrawo, kolizja z Norrisem, ale już na miejscu 9 jesteśmy, także nie ma tragedii. Jakieś punkty wpadną, ale oczywiście no, szanse chyba na Mistrzostwo Świata oddaliły się, o może tak powiem, bo mówię, tutaj w Brazylii nie ogarniemy chyba za bardzo. Chciałby tutaj też gdzieś Lewis Hamilton po prostu odpaść z tej rywalizacji. Nie wiem, który Hamilton jest. Hamilton jest chyba drugi, Bottas jest bodajże czwarty, więc no te nasze szanse są takie słabiutkie. Na razie walczymy o jakąś pozycję, żeby być wyżej. Nie wychodzi to źle. Ricardo tutaj tak brzydko wyprzedziłem jak Destruction Derby, ale z tego jestem oczywiście znany. Zawsze tak było, zawsze tak jest. ERS się wyłączył. Zagalopowałem się. No i lecimy po Carlosa Sainza, który jest na miejscu 6. Czy go dogonimy? Bardzo nie lubię tych zakrętów tutaj. Carlos Sainz już nam ucieka po tym jednym okrążeniu, więc raczej będziemy mieć problem, żeby go tu smyrnąć, chociaż walimy zielone sektory. No, jakby się tak udało skończyć na jakimś takim miejscu 5., 4, myślę, że byłoby bardzo dobrze, ale od początku zakładałem, że nie będzie tutaj jakiegoś dobrego rezultatu pod koniec sezonu, chociaż i tak jak na 88% będziemy kończyć gdzieś na miejscu albo 3., albo na miejscu 2. Tak naprawdę wszystko się rozegra na Abu Dhabi i czy tam po prostu będziemy lepsi od Bottasa, czy nie, bo z Bottasem też zaczęliśmy rywalizować z tymi punktami. On też tutaj mocno przycisnął w pewnym momencie, więc walka jest o 2., 3. miejsce, chociaż w zasięgu było również 1. miejsce, gdyby kilka standardowo wyścigów lepiej pykło. to może i byłaby szansa na miejsce pierwsze, ale niestety tego miejsca pierwszego nie będziemy mieć. Słuchajcie, moi drodzy, odsyłam Was na kanał Tak Sobie Gadam. Jest to kanał główny. Jeżeli ktoś z jakichś dziwnych przyczyn nie będzie go w stanie mógł znaleźć w wyszukiwarce, no to zakładka społeczność, jak dobrze pamiętam, i tam ten kanał Tak Sobie Gadam jest wpięty. To jest mój kanał główny, tam sobie pogadanki robię różnego rodzaju na gamingowe tematy. Troszkę kontrowersji, podszczypywanie, podgryzanie, no nieważne. Ostatni temat, jaki tam zarzuciłem, to był film o nazwie Mój najgorszy zakup. I właściwie tutaj na tym kanale pobocznym, typowo gamingowym, już z grą mogę rozwinąć trochę ten temat, bo we F1 można sobie fajnie pogadać. Otóż, moi drodzy, no konsola Microsoftu dla mnie jest strasznym kiblem. Sprzęt ten okazał się niestety niewypałem, moim zdaniem marketingowym, głównie marketingowym. Bardzo dużo obiecanek, cacanek, głupiemu radość, gier jak na lekarstwo. Praktycznie w ogóle nie ma gier takich stricte dedykowanych, które zachęcałyby do zapoznania się z tym sprzętem. Reklam nie ma. Nie ma nic, no, poza Forza Horizon 5, która się ukazywała w roku 2021, poza Flying Simulator, który jest no, symulatorem latania samolotów i jest, no, moim skromnym zdaniem, bardziej nastawiony na wąskie grono odbiorców, bo no, nie każdy lubi symulatory i tak dalej. No i zapomniałem wspomnieć właśnie w tamtym materiale, że jeszcze ostatnio chyba Bethesda wydała taką grę jak Hi-Fi Rush, nad którą nie wiem w sumie dlaczego, może ja mam spaczone gusta, wszyscy się zaczęli po prostu podniecać i rajcować. Ja ten tytuł widziałem, kolorowe gówno moim zdaniem, które nic ciekawego nie ma do zaoferowania, natomiast ludzie no, ocipieli na punkcie tej gry. Także trzy wspaniałe tytuły, naprawdę zachęcające do kupienia tej konsoli. Oczywiście usługa Game Passa, która no dobrze, jest w pewnym sensie spoko, w pewnym sensie niespoko. Dla kogo jest spoko? Spoko jest dla kogoś, kto w życiu nigdy nie grał w gry i po prostu kupił sobie pierwszy raz tę konsolę i kupił sobie tą usługę i dostał rozwalenia mózgu. Okej. I pewnie też do takiego grona ten abonament jest przeznaczony. Nie do gracza już wieloletniego, ale do gracza nowego. Natomiast właśnie, dla kogoś, kto latami gra w gry, Game Pass nie oferuje nic. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że do tego Game Passa zaczynają wrzucać pełno śmieciowych gier. Nie ma zbyt dużo fajnych tytułów, konkretnych tytułów, wszystko to jakieś starocie, jakieś indory, jakieś tytuły kompletnie w ogóle no nie przyciągające kogoś do tego monitora, tego ekranu. Także no tragedia. Sam Microsoft pompuje po prostu miliony w tą usługę, w ten marketing tej usługi, nie skupiając się po prostu na wydawaniu konkretnych gier. Zaczęli kupować wszelkie maści studia, ale te studia, ja nie wiem, no nie ma nawet zapowiedzi, rozumiecie, wiecie o co chodzi. Mają te studia, wszystko mają, ale nawet nie ma trailerów, nawet nie ma zapowiedzi jakichś fajnych, konkretnych gier, nie ma kurczę nic. No ja tam użyłem takich argumentów, że Forza 8 no właściwie bez jakichś konkretów, to znaczy wiadomo, że w roku tym 2023 podobno ma ta gra wyjść, ale cisza w eterze. Nie ma nic na temat Gearsów. Bardzo mocno czekałem na Gearsy. Ja właściwie też Seriesa X, czy też 9. generację Xboxową kupowałem w dużej mierze ze względu na chociażby Gearsy, bo nie będę ukrywał, bardzo podobała mi się piąta część, była bardzo, bardzo fajna. Naprawdę kawał konkretnej części w ogóle Gearsów, po takiej średniej części Gearsów 4, chociaż ta też nie była taka tragiczna, tam po prostu problem polegał na tym, że chcieli odświeżyć skład wojaków. No, nagle okazuje się, że zapowiedzi Gearsów 6 w ogóle nie ma. Słuchajcie, trzeci rok i nie ma w ogóle zapowiedzi Gearsów, nic, zero. Nie wiem, może czekają na premierę, czy tam, nie wiem, premierę, implementację tego Unreal Engine 5, tak? Nie wiem, czy się nie pomyliłem. No, nowego silnika jakiegoś graficznego i może wtedy dopiero zapowiedzą, no kibel. Kibel, po prostu kibel i jeszcze raz kibel. Też nie oszukujmy się, moi drodzy, Forza Horizon 5 nie jest udanym produktem. Naprawdę nie jest udanym produktem. Owszem, mapa, po której się poruszamy w Forzie Horizon 5 jest na pewno lepsza niż mapa, która była w czwórce. Jakoś nie bardzo ludziom przypadła tam, chyba nie wiem, co tam była, Irlandia, nie, Szkocja, Wielka Brytania, no, jakieś takie klimaty, ale straszna odtwórczość, straszna nuda, straszna monotonność tej odsłony. No, nie był to udany produkt. Że powiem szczerze, kiepsko sobie prządzie Xbox, nie ma rewelacji. I naprawdę nie wiem, kiedy to wszystko się zmieni. Ja szczerze powiedziawszy, w tym roku już straciłem nadzieję na tą konsolę. Powiem wam tak, ja nawet z chęcią tam bym tą konsolę w ogóle sprzedał w piździet. Będziemy sprzedał ją w piździet. I tutaj do wyboru byłaby opcja sprzedania w ogóle wszystkich pudełek Xboxa, ale powiem wam, że sprzedawanie pudełek Xboxowych to jest jakiś problem i katorga. Z tego względu, że nikt praktycznie na Xboxa pudełek nie kupuje i nie chce pudełek na Xboxa. A wiecie dlaczego nie chce pudełek na Xboxa? Bo po prostu to są puste gry, puste pudełka. Znaczy się, ja robiłem taki materiał o tych pustych pudełkach i dam do roku, przynajmniej roku 2020, właściwie chyba już w roku 2020 Flying Simulator to był taki pierwszy tytuł, który niestety już pokazał, że zaczynałem się robić puste pudełka. Natomiast do roku 2019 spokojnie można te pudełeczki kupować, więc powiem wam, słabo. Ubity rynek pudełek, nic się chyba z tym nie da zrobić. Konsola kibel. Zastanawiałem się nad Seriesem S, żeby się jakby nie pozbawiać totalnie 9. generacji, ale tutaj problem jest taki, że Series S jest pozbawiony niestety napędu optycznego, przez co nie jestem w stanie grać w gry pudełkowe, które posiadam, które ewentualnie bym chciał znowu pograć, albo które bym chciał sobie tam kupić. Zostaje opcja kupienia Xbox One X, ale z drugiej strony Xbox One X to jest 8. generacja, konsola kosztuje 1000 zł, nie jest warta tych pieniędzy już. Wsparcie Microsoftu podobno kończy się w tym roku tej konsoli, więc też ani w dupę, ni w oko, ni w pięć, jak to się mówi. Więc kicha, no znaczy ja na pewno zostanę z tym Seriesem, ale jeżeli chodzi w ogóle o gry i granie na tej konsoli, no to jest kiepska sprawa. No ja tam też mówiłem, że tak właściwie sztucznie tą konsolę próbuję przy życiu utrzymać u mnie. Gdzieś tam jakaś FIFA, gdzieś tam jakieś filmy Blu-ray, bo powiem wam tak, akurat oglądanie filmów Blu-ray bardziej wolę na Seriesie X, z tego względu, że Sony na PS5 posiada jakieś idiotyczne tam zabezpieczenie HDCP i to po prostu trzeba te zabezpieczenie HDCP trzeba wyłączać. Kurza mnie to, wolę jednak Xboxa pod tym kątem, no ale słuchajcie, no czy konsola ma służyć w głównej mierze do oglądania filmów na Blu-ray? No chyba nie, nie? Wydaje mi się, że ta konsola to powinna być do grania, no. To bieda, bieda, bieda i tyle mogę powiedzieć. Ciągłe obiecywanie, ciągłe plucie w twarz. Ja się dziwię fanom, fanboyom i fanom generalnie tej marki, bo gdybym ja był fanboyem i fanem tej marki, to już dawno bym się od niej odwrócił. Oczywiście pewnie z sentymentu grałbym na tej konsoli, ale raczej bym się odwrócił w stronę innych konsol i szukałbym po prostu na tych innych konsolach czegoś fajnego do grania. No, kiepska sprawa. Także odsyłam was do materiału na kanale Tak Sobie Gadam. Troszeczkę tam sobie pogadałem na temat tego Seriesa X-a. No, dalej będę podtrzymywał. Podtrzymuję, że jest to najgorszy zakup w moim wykonaniu. Podejrzewam w wykonaniu wielu. Wielki zawód. No, człowiek kupuje po to, żeby dostawać jakieś fajne gry na ten sprzęt. W ogóle problem, słuchajcie, multiplatform, bo to już nawet nie chodzi też stricte o same eksy, bo tych jak nie było, tak nie będzie. Ale multiplatformy. Gry po prostu działają i wyglądają gorzej na Xboxie Series X. To jest coś niewiarygodnego, co się dzieje. No, jak konsola, która jest najmocniejsza względem konkurencji, dostaje tytuły, które wyglądają gorzej. No ja tego nie rozumiem. Tam powoływałem się na taki tytuł jak Callisto Protocol, ale ostatnio Ghost Wire Tokyo. No ja akurat ten tytuł to mnie tam też zlewa i powiewa, ale on rok temu chyba wychodził na PS5. Znaczy to jest, wiecie, wojna w ekskluzywności roczne. Natomiast nagle wychodzi ten tytuł na Xboxa Series, oczywiście trafia do Game Passa, no bo wszystkie praktycznie gry w większości trafiają do tej usługi i nagle okazuje się, że Ghost Wire Tokyo wygląda gorzej niż na PlayStation 5. Jakiś gorszy retracing, gorsza grafika. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Czym to jest spowodowane? Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie to jest jakiś totalny hardcore, nie? Także naprawdę ja nie wiem, czym to jest spowodowane, czemu tak jest. Przykra sprawa, no przykra sprawa. Z jednej strony szkoda mi Xboxa, z drugiej strony jednak nie. To zapracowali sobie na to, na co sobie zapracowali. No, obiecywanie i mydlenie oczu i pitolenie. No, naprawdę. 3 lata nowej generacji zero gier. Słuchajcie, się możecie śmiać, fanboye się mogą śmiać, no ale ile gier jest na PlayStation 5, w które można pograć? I ze wstecznej kompatybilności z PS4 i z obecnej. No macie Gran Turismo 7, no macie Horizona, macie God of War'a. Słuchajcie, możecie sobie kupić Ghost of Tsushima. To co prawda nie jest tytuł z PS5, ale jest tytuł z PS4, bardzo dobry tytuł. The Last of Us'y, Srasy, Ratchet Clank w ogóle też. No ile tych tytułów już wypuściło Sony, a ile tytułów wypuścił Microsoft? No ile? Liczby mówią same za siebie. Fanboye mogą się okłamywać, że to, że tamto, że sramto, no ale ja już powiedziałem, generacji nie wygrywa się konsolą i tym, że ona jest, tylko trzeba coś na tą konsolę wydawać, trzeba dawać jakieś gry. A tutaj ciągłe obietnice, ciągłe niespełnione obietnice, a jeszcze to wszystko się, słuchajcie, może skończy tak, że wyjdzie Starfield, który będzie pół roku łatany, bo będzie grą niegrywalną. Podejrzewam, że tak może być. Bardzo, bardzo prawdopodobne. Powiem szczerze, jakbym miał procentowo to oceniać, to wydaje mi się, że takie 70% może być, że po prostu Starfield będzie tytułem średnio grywalnym. Co? I znowu będzie wielki zawód i znowu będzie płacz, rozpacz i tak dalej, nie? Także tragedia. Tragedio totalne. Naprawdę. Szkoda. Ale co zrobić? Wracając, moi drodzy, do wyścigu. Miejsce piąte. Z 16 na miejsce piąte. Myślę, że to jest dobre miejsce. Myślę, że wyciągłem maksa, ile mogłem wyciągnąć. Niestety moi rywale na przodku Prawdopodobnie Hamilton pierwszy, Bottas drugi, bądź odwrotnie. Więc z tym wyścigiem już tutaj się pożegnamy. Z jakąkolwiek walką o mistrzostwo świata. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przede mną Verstappen na hardach, trzeci Leclerc. No dwa miejsca, brakuje dwóch miejsc, żeby być na podium. No Interlagos prawdopodobnie byłby wyścigiem, myślę, wygranym, bądź gdzieś na podium mógłbym być, gdybym nie wymieniał zużytych komponentów. No ale chciałem to zrobić, bo one już były dosyć mocno zużyte. Słuchajcie, tak zastanawiam się, czy nie wrócić do WRC. To sobie zainstalowałem Generation, WRC Generation i z chęcią bym sobie pośmigał i mini sezon jeszcze WRC-ka, ale nie z klasy WRC, tylko z klasy WRC 2. Także zastanowię się, może faktycznie coś z tego WRC jeszcze ponagrywam. Póki nie ma konkretów odnośnie WRC 12. W sumie Generation to byłaby 11. To by była WRC 12. Oczywiście już EA Codemasters. Ja myślę, że ten tytuł po prostu będzie bardzo mocno podobny do Dita Rally 2.0. Obraziłbym się, bo graficznie spoko, natomiast licencja oczywiście WRC, ale musieliby troszkę bardziej pójść, mi się wydaje, w arkadowość dla takiego, wiecie, przystępnego gracza, bo jak oni zrobią z tego Dark Soulsa na kółkach, to obawiam się, że wielu graczy się odbije od tego tytułu i kolejne odsłony nie będą aż tak mocno popularne, także czas pokaże. Na razie z tego co mi wiadomo, żadnych ciekawych konkretów nie ma. No wiadomo, jedyne co tam kiedyś naburknęli, to to, że będzie można sobie tam chyba swój zespół tworzyć, samochód, podstaw, coś tam. Ciekawy pomysł. To może być naprawdę dobre. Zobaczymy. F1 2023 może być wcześniej w tym roku, może być gdzieś też jakby w czerwcu może. Także zobaczymy, chociaż te F1 2023 to ani mnie ziębi, ani gnębi, ale pewnie kupię jako fana. My tymczasem przedostatnie okrążenie, przepraszam, ostatnie okrążenie, 18. Co prawda Verstappen gdzieś tu jest na radarze, ale on nam ucieka, nie jestem w stanie go jakby dogonić. Verstappinio. Paliwa tu jeszcze trochę mamy, może sobie to przyciśniemy. Ja w ogóle nie korzystałem z tego paliwa, bo ja też ustawiam sobie dużo mniej paliwka, tak żeby bolid był jak najlżejszy. Ale już dobra, nie będziemy tutaj przedłużać tej agonii naszej i tutaj przyciskać, bo nie ma czym przyciskać. 5. miejsce, zawsze to lepsze niż 16. Nie wiem jak tam Sergio Perez. Sergio Perez chyba 16, czyli 0 punktów w klasyfikacji konstruktorów. A za nami już przedostatni wyścig Interlagos Brazil. A przed nami ostatni w Abu Dhabi. Zobaczymy jak nam w tej Abu Dhabi w ogóle pójdzie. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. So, let's review the driver's standings. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. Now, let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? I have to give it to Joker. They fought so hard and had incredible pace at times, so I don't think anyone else did a better job today. It's another clear win for Mercedes as they managed to secure the Constructors' title. An incredible performance for the whole team. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue. Ciekawe, bo jeszcze tutaj widzę, że nie rozstrzygnięto Mistrzostwa Świata. Czyli matematycznie, słuchajcie, matematycznie jest szansa zdobycia jeszcze Mistrzostwa Świata. Hamilton ma punktów 330, Bottas 315, a my 313. Bottas traci 15, my 17. Teoretycznie, gdybym był pierwszy w Abu Dhabi, a panowie byliby na miejscach gorszych, to byłby Mistrzostwo Świata. No ciekawe, ciekawe. No tutaj wiadomo, w klasyfikacji konstruktorów nie ma szans. No nic, przechodzimy do Abu Dhabi. Może jeszcze będziemy Mistrzem Świata, a może nie. Czas pokaże. It's time then for one final race in this year's Formula One World Championship. 2010 saw four drivers in contention for the title coming into this race, with Sebastian Vettel prevailing to become the youngest world champion to date. Is there one last sting of the tail awaiting us today? Well, it's time to find out. Here comes the Abu Dhabi Grand Prix. We have 21 corners here at the Yas Marina circuit, 12 to the left and 9 to the right. It's a total lap distance of just over 3.4 miles. There are two long back straights opening up some passing opportunities into the braking zones. And we expect average lap speeds of around 123 miles an hour. And so, for one final time this season, Anthony Davidson joins me in the commentary box. It's been another great year of racing, but let's not look back just yet. We've still got one more Grand Prix ahead of us. Some of these drivers don't know if they'll be in the sport next year or how competitive their car might be, even if they are. So this is a race where every driver should be striving to make the most of it. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Valtteri Bottas lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel and Albon, Sainz, Gasly, Ocon and Lando Norris, Kvyat, Joker, Sergio Perez and Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen, George Russell and Roman Grosjean, Ricardo. They've taken a grid penalty, and Nicholas Latifi. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. No niestety nie pykły kwalifikacje. No, raczej nie ma szans na wygranie tego championshipa, także nie wiem, co tutaj Jeff za jakieś dziwne opowiada herezję. Też powiem wam, przestaliśmy rozwijać bolid, ponieważ na chyba 3 albo 4 wyścigi przed końcem tego sezonu weszły nowe regulacje i chciałem zabezpieczyć te części, które już po prostu mieliśmy zbadane, więc spadliśmy z miejsca drugiego, jeżeli chodzi o drzewko technologiczne zespołowe na środek stawki. Jojo. No, panie Sainz. Illegal, illegal, ale okej. Więc też poniekąd nie rozwijaliśmy tutaj już bolidu. Kwalifikacje nie poszły zbyt dobrze, więc nie będziemy walczyć o Mistrzostwo Świata, walczymy jeszcze tylko o jakieś punkciki, żeby tutaj sobie zdobyć. No, rzuciliśmy Mercedesowi oczywiście rękawice do walki, ale w sezonie 2.20 Mercedes po prostu był zbyt mocarny, a tu mnie Albon kurde zrobił na boba. Ja już byłem pewny, że sobie go wyprzedzimy. A tu alboniasty, pyk i przed nami. No ciekawe. Był to też jeden chyba z moich przeciwników. Ja mam tak, dobry był to sezon. Dobrze się na nim bawiłem. Jeden z takich kolejnych fajnych sezonów. Oczywiście zawsze będę najmniej wspominał sezony w edycji 2.22. Tam po prostu w Aston Martin tragedia, Ferrari nie za bardzo, jedynie tam w Alpinie dobrze się bawiłem, ale wtedy był najlepszy balans gry, jaki zrobili. Potem ten balans oczywiście spierdzielili, nie? Próbujemy tu Albonia z tego sobie znowu wyprzedzić. Tym razem się udało. This is Jeff. Rozumiem. Bardzo długa, prosta. No, nie wiem, czy dogonimy Ferrari. Może być z tym duży problem. Albon tam stracił. Także... Ciekawie się zapowiada ten wyścig. Jeszcze stara konfiguracja toru jest, bo teraz pozmieniali troszeczkę w tym Abu Dhabi i lepiej jest na tej nowej konfiguracji. W ogóle Hiszpania na nowej konfiguracji, Abu Dhabi na nowej konfiguracji, dwa naprawdę spoko tory. Tej starej konfiguracji średnio mi się podoba, chociaż Hiszpania do dzisiaj i tak mi się nie podoba. Chyba nigdy mi się nie spodoba. Po prostu nie lubię tego toru. Nie przepadam za nim. Szybsze okrążenie Bottas. No Bottas tutaj rzucił rękawice Hamiltonowi. Czyżby Bottas był mistrzem świata? To też byłby ciekawy sezon, w którym to Bottas byłby championshipem, a nie Hamilton. No ciekawe, ciekawe. Albon w ogóle co? Jakoś tempo... beznadziejne. Tempo żółwia, o tak powiem. My tu będziemy próbować z Leclerciem, ale Leclerc tutaj mocno zapierdziela. I teraz nie wiem, bo chyba te premiery, tą premierę chyba będę wypuszczał przed wyścigiem w Baku. Chyba w Azerbejdżanie, chyba w Baku teraz będą jeździć. Ta dłuższa przerwa była w F1. Ciekawe. Ciekawe, czy dziad Alonso ugra coś znowu. Bardzo mnie to ciekawi. My tymczasem próbujemy Charles Leclerc. Nie bardzo jeździ, ale tutaj się udało. Nie wypchałem. Na Destruction Derby powiem. No, teraz Vettel. Vettelisko. Zobaczymy, czy nam w ogóle starczy powera, żeby tutaj rywalizować z Vettelem. Opony w dobrym stanie. Chyba dostaliśmy świeżutki komplecik, więc nie ma się co obawiać. Kiedy my mamy w ogóle zjeżdżać? 6.13. A dopiero okrążenie 4. Tak jak szybko w Brazylii zleciało, w Abu Dhabi nie. No, Vettel odjeżdża. Uwielbiam wyścigi, w których muszę dużo ciąć. Naprawdę. Najlepsze są wyścigi, gdzie przejeżdżam je po prostu bezbłędnie, perfekta. Najgorsze są te, które muszę ścinać. A zdarzyło się już, że chyba ze 2-3 razy nie wyciąłem czegoś i... jak to dziwnie wygląda, jak jadę, się rozwalę i nagle wracam do tego samego dialogu, który mówiłem przed chwilą, nie? Ale... też bywa. No Vettel ucieka. Vettel dostał jakieś turbo doładowanie. Nie jestem w stanie go tutaj dogonić. No to na dupie nam Leclerc znowu siedzi. Może trochę baterii, bo mamy baterie. Tu są długie, proste. I tu jest właśnie zmiana na tym torze, na tym nowym konfiguracji, że nie ma takich szykan. Te szykany to są naprawdę wkurzające. I normalnie i o tych szykan to ja nie lubię, nie? Nie wiem, kto te szykany w ogóle lubi. Słuchajcie, nie ma tematów do gadania. Wystrzelałem się na Brazylii odnośnie Seriesa X i tej polityki. Chociaż wiecie co, no możemy pogadać o polityce Sony, bo ona też nie jest taka idealna. Zaczynając od konsoli, którą wydali. Tak szczerze, od momentu, kiedy zobaczyłem PlayStation 5 na żywo i miałem w rękach, bo je kupiłem, to od razu stwierdziłem, że ta konsola jest tragiczna. No, wykonanie tej konsoli jest naprawdę słabe. Tandetne plastiki, tandetny wygląd. Ta konsola przede wszystkim ma zbyt duże gabaryty, przez co ciężko ją gdziekolwiek zmieścić. Przeokropny problem z piszczącymi cewkami. Ta konsola tak piszczy, takie dźwięki wydaje pod obciążeniem, że to jest dramat. A co najgorsze, Sony oficjalnie traktuje to jako atut, a nie wadę. Także Kitajce, tam jest odklejenie mózgu. No, wykonanie tego sprzętu jest żałosne. Naprawdę jest żałosne i no nie wiem, kto miał oczy, gdzie oni mieli oczy, jak oni to robili. No, jeżeli chodzi o wykonanie i gabaryty i wygląd i to wszystkie sprawy, to jeden punkt daje Xboxowi, czyli 1-0 na razie dla Xboxa. Kwestia gier, no tutaj 1-1. Ewidentnie Sony więcej tych tytułów wydaje. Słuchajcie, no Sony walczy z Xboxem na zasadzie też jakby podkupowywania sobie jakichś tam mniejszych studiów, ale mimo że oni to robią w mniejszości, to wydają gry. No, stosują taką brudną też taktykę ekskluzywności tytułów na swoją konsolę przynajmniej na rok czasu, oraz też stosują brudną politykę, brudną taktykę, aby gry na PlayStation 5 uwaga, wyglądały lepiej niż na Xboxa. Tam podkupują też, firmy na to idą. No i też faktycznie uważam, iż brak konkurencji dla Sony, bo no, Xbox nie jest konkurencją dla Sony w tym momencie. No jaką on jest konkurencją? No żadną. Brak konkurencji, brak rywalizacji źle działa. Na jedną i na drugą, ponieważ tak, Xbox ma w dupie gry i nie wydaje gier, bo jest skupiony na kupowaniu studiów, głównie teraz Activision Blizzard. Sony no nie musi się też jakby mocno starać z tymi grami, chociaż je wydają, ale nie muszą się jakoś mega starać. Gdyby była konkurencja, jedna i druga firma by się starała w pozyskaniu swojego klienta. Sony próbowało i wprowadziło 3 warianty abonamentu. Moim zdaniem beznadzieja. To jest gorsza opcja niż Game Pass. Bo w tych abonamentach Sony po prostu nie ma nic ciekawego też. Tam już kompletnie nie ma ciekawego. W ogóle to słabo rozwijają ten abonament. Znaczy wiadomo, że w momencie, kiedy oni go wydali, to nie będzie tam fajerwerków, no bo to jest nowy abonament i oni potrzebują na to czasu, żeby coś tam konkretnego zrobić, ale kiepsko to idzie. Ta wsteczna kompatybilność to jest też taka umowna. PlayStation 2, PlayStation 3 w chmurze, PlayStation 1 jako normalne instalki, ale tych gier na PlayStation 1 bardzo mało, także słabiutko. No jedna i druga firma nie jest fajna, to już nie te czasy złote Były te czasy, kiedy te firmy konkurowały ze sobą, walczyły o klienta, wydawały świetne tytuły, świetne konsole, świetne bajery. Wszystko moim skromnym zdaniem zmierza ku rozpierdoleniu się. Inwestycja w mocniejsze pecety jest chyba nieunikniona. Nawet zresztą ostatnio, powiem wam, coś się zdziwiłem, rozmawiałem z kumplem i on właściwie to pecetowcem w ogóle nie jest i powiedział, że on chyba za niedługo to w ogóle sprzeda PlayStation 5 i chyba sobie kupi jakiegoś mocnego peceta, bo ma dosyć już cen tych gier pudełkowych, tego całego syfu. Łatwiej w ogóle jest z instalkami, łatwiej jest w sensie z instalkami na zasadzie łatwiej jest z kupowaniem kluczy, większa możliwość kupowania kluczy do gier, także cyfryzacja. No i także widzicie, nawet jakiś taki zatwardziały fan konsolowy też potrafi już się zmiękczyć i przechodzić na peceta, także ani jedna, ani druga konsola moim zdaniem, że ani jedna, ani druga konsola w tym wypadku nie wypada jakoś super zajebiście. Jest kicha. No ja tu jeszcze czekam na ten rzekomo jeden ustandaryzowany model Sony. Chodzi o PlayStation 5. Oni chcą się pozbyć produkcji jednej konsoli z napędem, konsoli bez napędu i chcą zrobić jedną konsolę z jakimś napędem doczepianym. Nie wiem na jakiej zasadzie ma to być sprzedawane, jak to ma być zrobione. Nawet nie wiem ile taki napęd ma kosztować. Jak cena konsoli będzie wynosić 3000 i napędu 1500 na przykład, to nikt tej konsoli nie będzie kupował. To jest wykonalne. Jeżeli konsole by sprzedawali po 2000 i napęd za 500, no to tak. To wtedy jak najbardziej, ale jak konsole będą sprzedawać za 3 kafle, napęd za 1000, 1500, 4500? Szczerze powiedziawszy wątpię. Wątpię, żeby to pykło, nie? Którym to ma miejsce? 5. miejsce. 8. okrążenie. Przed nami jedna wielka lipa. Kompletnie nikt nie jedzie. Debaty do rozmów się po prostu kończą. No cóż, moi drodzy, nic ciekawego się nie działo poza tym, że Carlos Sainz mnie tutaj na przestrzeni tych 4 okrążeń na 5 dogonił. Teraz będziemy się pojedynkować z Sainzem o miejsce 5. Oczywiście tego miejsca nie chcę oddawać. Wolałbym dojechać na tym miejscu 5. Z przodu stawka sobie pojechała w ogóle w siną dal. Bottas, Hamilton, Verstappen, Vettel, oni się tam po prostu leją. A my tutaj zaczynamy naszą walkę z Carlosem Sainzem, który będzie miał DRS-a, ale chyba ten DRS tutaj tak nie bardzo pomógł. Nawet wzbogacony plus ERS i Carlos Sainz nie był w stanie, ale jeszcze jest druga prosta. Zobaczymy jak tutaj mu pójdzie. Oczywiście baterię zużyjemy calutką, ile się da. No, nie udało mu się. No, wiadomo, że paliwa już nie mamy, bo to już końcówka wyścigu. No, ale udało się. Dojeżdżamy, co prawda... Valtteri Bottas obawiście świata. Ciekawy sezon, gdzie Bottas zostaje mistrzem świata przed Lewisem Hamiltonem. Nigdy w życiu, w realnej karierze mu się nie udało tego zrobić, ale w wirtualnej jak najbardziej. No a my się tutaj musimy zadowolić miejscem 3., ale to też nie jest złe miejsce. 3. miejsce, jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców i 2. miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Także dosyć ładnie. Dokładnie, incredible sezon w Racing Point. A jednak mistrzem świata Lewis Hamilton. A byłem pewny, że mistrzem świata Valtteri Bottas. Nie udało się Bottasowi obronić. Szkoda. Mimo że Bottas tu wygrał, to jednak Hamilton był lepszy pod kątem ilości punktów. What do you think it was that sealed the win for them? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Jaja, to Wolf, jaja. It wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? I have to give it to Joker. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's another clear win for Mercedes as they managed to secure the Constructors' title. An incredible performance for the whole team. Well, Ants, an end to another fantastic weekend of racing. Moi drodzy, Valtteri Bottas pierwszy, Hamilton drugi, trzeci Verstappen, czwarty Vettel, my na piątym, szósty Sainz, siódmy Kwiat, ósmy Norris, dziewiąty Magnussen, 10 Raikkonen, 11 Ocon, Gasly, 12, 13 Perez, 14 Leclerc, 15 Grosjean, 16 Russell, 17 Ricardo, 18 Giovinazzi, 19 Albon, 20 Latifi. Ranking, moi drodzy, po całym sezonie prezentuje się następująco. Lewis Hamilton punktów 348. Valtteri Bottas punktów 341, 7 punktów straty do lidera. My na miejscu trzecim, 323 punkty, 25 punktów straty. Vettel czwarty, 210 punktów, Verstappen piąty, 193 punkty. Daniil Ricardo szósty, 159. Leclerc siódmy, 135. Carlos Sainz 8, 129, Aleksander Albon 9, 101 punktów, 10, Sergio Perez 98 punktów, 11 Pierre Gasly 55 punktów, 12 Lando Norris 48 punktów, 13 Daniil Kvyat 28 punktów, 14 Ocon punktów 25, 15 Grosjean punktów 20, 16 Russell punktów 18, 17 Kimi Raikkonen punktów 5, 18 Kevin Magnussen punktów 2, 19 Antonio Giovinazzi punktów 2 i 20 Latifi punktów 0. Klasyfikacja konstruktorów od miejsca 10. Alfa Romeo punktów 7, 9 Williams punktów 18, 8 Haas punktów 22, 7 Alfa Tauri punktów 83, 6 McLaren punktów 177, 5 Renault 184 punkty, na czwartym miejscu Red Bull Racing punktów 294, na trzecim miejscu Ferrari punktów 345, my na miejscu drugim punktów 421 i na miejscu pierwszym Mercedes AMG Petronas 689 punktów. Moi drodzy, był to bardzo fajny, bardzo przyjemny sezon, jeden jedyny sezon z F1 2020 nagrywany, jak dobrze pamiętam, bo jakoś w tamtym momencie, kiedy kupiłem F1 2020, było to na 3 miesiące przed premierą F1 2021, po prostu nie zdążyłem w pełni wykorzystać potencjału F1 2020, chociaż troszkę live'ów z tej gry było, głównie tam z My Team, natomiast kariery nie ruszałem. Teraz po tym czasie, po tych 2 latach, ponad jeden pełny sezon przejechany, dobrze się bawiłem, fajnie było. No cóż, były plany na sezon drugi, bo były takie plany, żeby nagrywać sezon drugi F1 2020 i tutaj od razu powiem, że jeździłbym w Mercedesie. Pewnie byłby to dosyć nudnawy sezon, gdyż dominacja Mercedesa przeogromna. No ale wycofałem się z tych planów. Jeszcze może się złożyć ofertę innemu zespołowi. No ja z miłą chęcią bym sobie tutaj do Mercedesa poszedł, nie wiem, czy by tu w ogóle przyjmował. propozycja odrzucona. Poziom 10, ja mam 9, czyli Mercedes w ogóle, Mercedes nam dał w ogóle kopa w dupę. No więc tak szczerze powiedziawszy, to tutaj nic innego mnie nie interesowało, więc podpisuję umowę z BWT. W każdym razie nie będzie drugiego sezonu. Dobrze się bawiłem. Chciałem podziękować wszystkim za oglądanie tej serii, za uczestniczenie w premierach, bo to było wypuszczane jako premiery. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No, najbliższe F1, prawdopodobnie F1 2023, natomiast to jest takie, wiecie, 50-50, bo nie wiem, jak ten tytuł się tam będzie prezentował, ale jeżeli już, to oczywiście będzie z najnowszej odsłony jakieś odcinki. Tyle ode mnie, moi drodzy. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie, jeszcze raz za uczestniczenie w wszystkich premierach. Wiem, że Szpenio na pewno mocno oglądał moje tutaj poczynania. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś i dobrze było. Tymczasem ja zawijam. Sayonara.